kiedy przestać skalować biznes. Witaj, nazywam się Marcin Kokoszka, jestem seryjnym przedsiębiorcą i na tym kanale dzielę się swoją wiedzą z zakresu budowania biznesu, sprzedaży i marketingu. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, zrób to teraz. A dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, kiedy przestać skalować biznes. Będzie to kolejny film z serii o skalowaniu biznesu i w kilku punktach będę odnosił się w dużej mierze do tego, co już zostało powiedziane w filmach o tym, jak zaplanować skalowanie biznesu, jak się do tego przygotować, jak skalować, co mierzyć i tak dalej. I teraz punktem pierwszym, który mamy w skalowaniu biznesu, kiedy przestać skalować biznes, to wróćmy do naszego celu. Czyli do tego należy przestać skalować biznes w momencie, kiedy nie realizujemy naszego celu, żeby się zatrzymać, przestać lub zatrzymać na jakiś czas, zapauzować, niekoniecznie od razu zamknąć, wycofać się ze wszystkiego, ale po prostu gdzieś tam zapauzować i tu należałoby zwrócić na to uwagę, czy na tym poziomie, na którym jesteśmy, należałoby po prostu działać, ok, może nie rosnąć tak szybko, może rosnąć mniej szybko, czyli jakby wolniej, tak, czyli po prostu sobie spokojniej, a może należałoby zrobić kroczek do tyłu i zobaczyć, ok, tutaj idźmy sobie poziomo, tak, i popatrzmy na to, co się dzieje, zaplanujmy, wróćmy do pewnych rzeczy. Szczególnie ma to że znaczenie, kiedy mamy jakiś dług technologiczny, kiedy nam brakuje jakichś zasobów, na przykład w ogóle zasobów, tak? czy to technologicznych, czy kapitału, czy ludzkich, tak? To to są taki, taki moment, w którym należałoby na to zwrócić uwagę. I to, co tutaj mam, właśnie, to, to jest jednym z pierwszych rzeczy: to jest należy przestać skalować biznes w momencie, kiedy nie jesteśmy go w stanie skalować, na przykład poprzez to, że właśnie nie mamy zasobów ludzkich, tak? Jeżeli mamy taki biznes, mówiłem o tym, że masz różne sposoby skalowania biznesu, jeżeli masz taki sposób skalowania biznesu, właśnie, że potrzebujesz poszczególnych osób i nie masz tych osób, no to tutaj należałoby na chwilę się zatrzymać po to, żeby nie robić żadnych głupich, Dzikich jakichś ruchów, które mają wpływ na rentowność, na płynność, na w ogóle cały model biznesowy, tylko żeby spokojnie sobie do tego podejść, popatrzeć, ok, jakich osób potrzebujemy, gdzie możemy ich znaleźć, być może trzeba miesiąc, dwa, trzy kwartał gdzieś tu właśnie odczekać, otworzyć oddział w innym miejscu, no i dopiero wtedy dalej sobie skalować. Tak, kolejna rzecz, no to w momencie, kiedy popatrzcie, jaki macie cel, czyli jeżeli nie realizujecie waszego celu, jeżeli w waszym celu było więcej czasu, jeżeli w waszym celu było więcej zdrowia, na przykład wyjazd za granicę, Większa rentowność, tak? większy zysk, jakieś takie rzeczy, czyli tego nie realizujecie, no to wtedy należałoby się zatrzymać i popatrzeć, co jest grane, kiedy mamy szansę na to, żeby to zacząć realizować. A jeżeli nam się okaże, że nie ma, że tak naprawdę skalowanie biznesu oddala nas od, od naszego celu za każdym razem, tak, że im będzie większy biznes, tym bardziej oddalamy się od naszego celu. No to okej, okay, dla biznesu to może być fajne, że ten biznes się skaluje, ale jeżeli dla Ciebie to nie jest fajne, popatrz na alternatywy, na alternatywy co możesz zrobić, komu możesz odejść na przykład stery, co może się wydarzyć, ale jeżeli to po prostu nie jest dobre dla Ciebie, dla biznesu, do tego, w jaką Ty masz filozofię prowadzenia biznesu, no to należy się zatrzymać, wycofać, zrobić kroczek wstecz. Tak, kolejna rzecz. Być może, bo jeżeli macie jakieś cele, to one powinny być bardzo konkretnie określone, tak? Czyli chcemy skalować biznes, żeby mieć określony zysk. I teraz czasami jest tak, i przerabiałem to też u siebie w biznesie, że. Poprzez to, że skalujesz biznes, nie masz jeszcze takiego zysku. Mało tego, czasami jesteś tam na granicy zysku, bo cały czas, co robisz, reinwestujesz. No bo zatrudniasz więcej ludzi, bo inwestujesz więcej w reklamę, bo musisz wiele, wiele, wiele rzeczy jeszcze zrobić. No i też w związku z tym, że się dynamicznie i szybko rozwijasz, no to część kasy przepalasz, tak? No bo część kasy po prostu jest źle ulokowana, nie zawsze zdążysz to przeanalizować, przemyśleć, no i to powoduje, że część kasy po prostu nie zwraca się na takim wysokim poziomie zwrotu, jakby można było. A uwaga, jeżeli się rozwijasz, no to dużo inwestujesz, rośniesz, to powoduje że masz mniejszy zysk, a być może dawno byś już miał zysk taki, o jaki walczysz, gdybyś się nie rozwijał, tak? Przykład, chcesz sobie zrobić powiedzmy milion kwartalnie, to jest dla mnie fajny biznes, żeby mieć zysku milion kwartalnie, tak czy nie, nawet milion rocznie sobie zróbmy, żeby było tak spokojnie, żeby dużo osób było w stanie się jakoś połączyć z tym celem i powiedzą, dobra, milion rocznie to jest fajny, e, fajny zysk, chciałbym sobie zrobić e, milion rocznie, tak? No ale w związku z tym, że ty cały czas inwestujesz, no to masz już na przykład tą obroty na poziomie Pół miliona miesięcznie. No i teraz, czy możesz zrobić, gdybyś nie inwestował, to czy już teraz miałbyś te 100 tysięcy zysku? To 20% rentowność, tak? Bardzo możliwe, że tak, tylko byś już nie mógł się rozwijać, tak? Ale miałbyś zrealizowany cel. Byłoby nudno, tak? No ale tak, miałbyś zrealizowany cel. Chciałeś skalować po to, żeby mieć milion złotych rocznie, tak? Nie mówiłeś o wielu innych różnych rzeczach, tak? Więc powiedz, hej, dobra, w takim razie, gdybym na przykład dalej się nie inwestował, gdybym nie chciał. Robi 600, 700, 800 tysięcy złotych przychodu, tak, uwaga, przychodu. Nie, że tam 100 tysięcy dodatkowo e, zysku, no to wtedy by się e, po prostu być może mógł powiedzieć, dobra, odcinam wiele różnych rzeczy. Zostawiam te rzeczy, które są najlepsze kanały dystrybucji, najlepsze kanały pozyskania właśnie e, klienta, e, najlepsze grupy docelowe, najlepsze produkty, najlepsze osoby i rezygnujemy z tego zbędnego balastru całego, tak, czyli robimy rzeźbę, tak, tego całego biznesu. Nagle się może okazać, że ty mam zrealizowany cel już dawno. Tak, i nie musisz dalej się rozwijać. Nie musisz skalować. Ja wiem, że to jest uzależniające, tak, ale myślę, że żadne uzależnienie nie jest dobre, nie? Nic w nadmiarze nie jest dobre, więc popatrz, jaki miałeś cel. Oczywiście możesz go zmienić, super, tylko żebyś był tego świadomy, tak. Ja się złapałem na tym, że moje cele miałem dawno zrealizowane, ale chciałem przed siebie, bo co? Bo były możliwości, bo można, bo przy okazji, bo. Pff wiele innych rzeczy, które tam sobie jakieś tu kompleksy zaspokajałem, tak? Tu jakieś dodatkowe motywacje się pojawiły, tam jakieś możliwości. No i tak człowiek po prostu cały czas leciał, nie realizując głównego celu, podczas kiedy on dawno był zrealizowany, nie? Ciekawe zdanie, ale tak właśnie się zadziało, tak? Kolejna rzecz, no to temat samego ryzyka i um, Rentowności, kiedy nie realizujesz, właśnie celów, widzisz, że ryzyko rośnie w ogóle dla przetrwania swojej firmy. Czyli jest tak, że ty realizujesz kilka z celów, natomiast właśnie koszt pozyskania kapitału rośnie, koszt obsługi klienta, koszt w ogóle osobowy rośnie, tak? Marża maleje, przychód z klienta, satysfakcja z klienta maleje gdzieś, no to widzimy, że to za niedługo gdzieś przestanie się spinać albo już się nie spina. Nie ma tej rentowności, jest ryzyko, że biznes po prostu upadnie, tak? Więc tutaj warto na to zwrócić uwagę. Wiem, że są. Takie biznesy, które w założeniu mają stratę. Serio dla mnie to jest. Hardcore jakiś, ale są takie, mamy rosnąć po to, żeby sprzedać później się większemu, tak? I to są biznesy, które dostają kasę od funduszy, od w biznesu, mamy zrobić skalę, bo dopiero jak zrobimy skalę, to ktoś nas kupi i dla tej osoby to będzie rentowne i będzie zadowolony, albo po prostu będzie miał większy udział w rynku. Wiem, często to jest kwestia ego, czy jakichś takich bardzo już dużych rzeczy. natomiast w momencie, kiedy ja wiem, że zdecydowana większość osób, które tutaj mnie ogląda, to są właściciele małych i średnich przedsiębiorstw, osoby zatrudnione, albo osoby, które o tym myślą, to to nie jest bezpieczna droga, to nie jest droga o której myśli większość z nas przedsiębiorców, tak? Tylko chcemy mieć właśnie skalować biznes po to, żeby właśnie mieć większe zyski, żeby mieć większą rentowność, większy udział w rynku. No i później za tym widzimy to tak, że idzie większa wolność, tak? No, i w tym momencie, kiedy to jest nasz cel, a tego nie realizujemy i nasze ryzyko rośnie, no to należałoby się zatrzymać i zastanowić. Może być też tak, że kwestia naszych różnych przekonań, jeżeli my nie chcemy oddawać steru, a wpłyną takie czynniki jakieś zewnętrzne, czyli być może powinniśmy przestać się skalować po to, żeby przetrwać, bo na przykład przyszły bardzo ciężkie czasy, tak? No, był sobie COVID, jest, tam jest wojna, tak są jakieś inne historie, które są związane z naszym, być może naszą branżą, czy naszym biznesem, no, i dla niektórych, Ważniejsze było przetrwać niż to, żeby rosnąć. Czyli przychodzi jakaś informacja z zewnątrz, no i my mamy do wyboru tak, albo trzymać się naszego planu, ale to jest hardkorowe, tak, albo zadbać o to, żeby przetrwać. Być może część konkurencji wtedy padnie, a nawet jeżeli nie, to my też po prostu przetrwamy i poczekamy na lepszy czas, kiedy będziemy mogli się lepiej rozwijać, tak? I w którym to będzie miało większy sens, żeby się rozwijać, żeby skalować nasz biznes, może być tak, że przetrwanie jest formą rozwijania się, bo jesteś, tak? Ja mm, mam takie swoje. Jedno z zdań, na których mówię, które firmy będą po kryzysie się rozwijały, te, które przetrwają. Więc czasami może trzeba właśnie tę dumę schować do kieszeni, czy ego schować do kieszeni i przez te kilka tam tygodni, miesięcy, a może lat trzeba powiedzieć: OK, czekam na dobry moment, żeby rzeczywiście dalej się skalować, a teraz chodźmy sobie tutaj bokiem, a nawet może trzeba zrobić kroczek w tył, żeby się. Rozpędzić. No i kolejna rzecz z takich zewnętrznych, no to może być kwestia na przykład zdrowia, tak? Czyli coś się dzieje z, z Twoim zdrowiem. Dlaczego powiedziałem o tych przekonaniach? Bo może być tak, że powiesz, że ale ja nie oddam sterów w biznesie, to jest moja firma, to ja tu zarządzam, ja to robię, no i nagle się dzieje coś bardzo mocnego tam złego z Twoim zdrowiem. Widzisz, że to, co się dzieje, wpływa źle na Ciebie, na Twoją rodzinę, na Twoje najważniejsze wartości życiowe. No i znowu wracamy do tego celu, czyli nie realizujesz celu, który był założony, albo z Czasem orientujesz się, że nie o to chodziło, tak? Bo mogłeś powiedzieć, dobra, biznesowo dla mnie najważniejszy teraz jest zysk, rentowność, skala, zasięg. Okej, okay, oto idziemy, idziemy. No ale okazuje się po kilku miesiącach, że to ma niestety bardzo zły wpływ na Twoje życie, tak? Na w sensie życie takie rodzinne, tak? Że no, tracisz kontakt gdzieś z, z dziećmi, tak? Z żoną, tak? Z przyjaciółmi i tak dalej. Nagle już Kurczę, to wszystko miało być po to, żeby tu było dobrze, a teraz tu nie jest dobrze, mimo tego, że tu jest dobrze, ale tak naprawdę brakło tego czynnika, na przykład czasu, zaangażowania, siły, zdrowia itd. No więc musisz to zweryfikować i sobie zmienić. Tak, i być może tą zmianą będzie to, że wtedy powiesz, dobra, no to już tego aż tak nie skalujemy, zróbmy kroczek do tyłu. Ja myślę, że kroczek do tyłu jest czasami bardzo dobrym rozwiązaniem. Ja lubię rosnąć właśnie w taki sposób, że mamy takie mocne przyspieszenie, a potem robimy troszkę w dół. Co to jest te w dół? Jeżeli ja robię na przykład 10 różnych kanałów dystrybucji albo sprawdzam sobie 10 form reklamy, czy 10 grup docelowych, to prawdopodobnie dwie, trzy będą niesamowicie dobre. Kilka tam pewnie na poziomie pięciu będzie takich, że są ok w porządku, tak, ale będą takie, które przynoszą straty. I teraz ten kroczek wstecz. To może być tak, że ja wywalam po prostu te trzy, które przynoszą straty, wywalam jeszcze dwie, które były takie najgorsze z tych pięciu, które były ok, czyli zostaje mi połowa tych rzeczy dobrych. Czyli można powiedzieć, jeżeli chodzi o formy prowadzenia reklamy, to ja mam o połowę mniej reklam, tylko że przekładam budżet z tych najgorszych do tych e, najlepszych, tak? Z niektórych w ogóle, czyli cały budżet sobie obniżam, z tych dwóch powiedzmy w ogóle nigdzie nie przekładam, z dwóch najgorszych przekładam budżet do dwóch najlepszych. Co to powoduje, że być może delikatnie mi tam rentowność na tej kampanii spadnie, ale ogólny wynik będzie lepszy, czyli mimo tego, że teraz wydaję 80% budżetu, który miałem, to wynik mam lepszy niż miałem. Tak? Czyli ja robię taki w, w dół sobie ze skalowaniem po to, żeby poobcinać te rzeczy, które są zbędnym balastrem. Tak? Czyli odrzucam te wszystkie rzeczy, które są dodatkowym kosztem, które warto było sprawdzić po to, żeby je później odrzucić i dopiero jak tutaj to porobię, Chwilę, i patrzymy, jak zaczynamy rosnąć, i znowu wtedy mogę zacząć rosnąć w liczbie rzeczy. Czyli jeżeli mnie stać teraz na to, żeby testować kolejne 10 forum reklamy, to już mam 5 super fajnych, dobrych, nie? Czy tam dwie super fajne, 3 średnie, dwie jeszcze takie rezerwowe, nie? Że okej, okay, one były rentowne, ale nie na tyle, ile chcieliśmy, więc je na razie wyłączyliśmy, ale jakby co, to mamy takie rezerwowe i testujemy kolejne 10. I co tu się wydarzy? To samo, tak? Czyli znowu będą dwie super. Po 3 czterech takich akcjach, ja mam później 8 mega dobrych kampanii. Oczywiście jedna z nich może po jakimś czasie już nie być aż taka świetna, ale mimo wszystko ten model mi, mi daje taką możliwość tego, że ja mam e, właśnie później już osiem na przykład bardzo fajnych kanałów dystrybucji, forum reklamy, grup docelowych, e, grafik, landing pages, lead magnetów i tak dalej i tak dalej. O tym wszystkim sobie rozmawiamy w ramach 12 tygodniowego programu rozwoju Twojej firmy i na szkoleniu marketing w mojej firmie, jeżeli mówimy o marketingu tutaj i skalowaniu marketingu, więc to są momenty, w których warto się w mojej ocenie zastanowić nad tym i warto zrobić kroczek do tyłu, czy też całkowicie, czy zatrzymać się, bo to też jest zatrzymanie, czyli zatrzymać się ze skalowania, to jest też zatrzymanie się po prostu, czy też zatrzymać skalowanie. Tak to zatrzymujesz, to nie znaczy, że musisz iść w dół. Możesz się zatrzymać na tym poziomie, na którym jesteś i dalej coś z tym robić. Jestem bardzo ciekawy Waszych opinii. Czy Wy w ogóle uważacie, że ma sens zatrzymać skalowanie? Jeżeli tak, to kiedy? Jeżeli nie, to dlaczego i jaką cenę warto zapłacić? Za te skalowanie. Chętnie poczytam Wasze komentarze, wejdę tutaj w jakąś rozmowę, zarówno te pozytywne, jak i może nie tyle negatywne, co te, z którymi się nie zgadzacie i macie swoje zdanie. Dlaczego nie negatywne? Bo też się tutaj uczę i od Was się uczę i dostaję feedback, i razem nad tym sobie dalej tutaj pracujemy. Jeżeli tego typu treści są dla Ciebie wartościowe, zachęcam Cię do subskrypcji tego kanału, komentowania, dania tam łapki w górę, dzwoneczka, co tam, co, co jest, co by pobudzić, właśnie tutaj te, Algorytmy, ażeby tutaj nie zatrzymywać skalowania, rozwijania tego kanału dystrybucji treści. Eee, na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w kolejnym materiale.